Cześć, z tej strony Szymon. Zajmiemy się uruchomieniem bezpłatnego certyfikatu SSL Let's Encrypt dla Twojej domeny. Taki certyfikat pozwala zabezpieczyć połączenie pomiędzy serwerem a przeglądarką odwiedzającego Twoją stronę. W przypadku przesyłania formularza lub innych danych z przeglądarki odwiedzającego na serwer, dane te są zaszyfrowane i trudne do przechwycenia. Zaloguj się do panelu Direct Admin i kliknij z listy domenę, dla której chcesz wygenerować SSL. Jeśli po zalogowaniu panel nie wyświetlił listy domen, to oznacza, że posiadasz tylko jedną domenę na koncie i system wyświetlił od razu jej ustawienia. Znajdź i kliknij przycisk Certyfikaty SSL na liście ustawień podstawowych. W kolejnym okienku zaznacz opcję Utwórz swój własny certyfikat, a pojawi się dodatkowa opcja Darmowy certyfikat Let's Encrypt, którą również zaznacz. Panel wyświetli teraz listę adresów możliwych do zabezpieczenia. Spośród nich wybierz te, dla których potrzebujesz certyfikatu. Warto wybrać przynajmniej dwie opcje: nazwę Twojej domeny oraz subdomenę www Twojej domeny. Jeśli potrzebujesz zabezpieczyć też dodatkowe subdomeny, to śmiało zaznacz je na liście. Po przygotowaniu konfiguracji kliknij przycisk Zapisz certyfikat SSL. System wygeneruje certyfikat dla wybranego zakresu domen. Może to potrwać kilkanaście sekund. Po wygenerowaniu certyfikatu wróć do poprzedniego okna i odśwież zakładkę certyfikatów SSL, aby upewnić się, że funkcjonalność została poprawnie uruchomiona. Pod głównym oknem certyfikatu znajdziesz listę domen i subdomen, dla których SSL działa. Jeśli natomiast podczas generowania SSL otrzymasz błąd, to najczęściej oznacza, że domena została dodana niedawno na Twoim hostingu i należy odczekać do kilku godzin, zanim uda się wygenerować certyfikat, albo domena nie jest prawidłowo skierowana na hosting i to należałoby poprawić. W takiej sytuacji zachęcam do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego, a sprawdzimy dokładnie przyczynę problemu i pomożemy w jego rozwiązaniu. Po wykonaniu wskazanych czynności certyfikat SSL jest już zainstalowany na serwerze. Pamiętaj również, że większość witryn czy aplikacji wymaga dostosowania do pracy z zainstalowanym certyfikatem. W zapleczu Twojej witryny poszukaj opcji włączenia SSL. Dziękuję za obejrzenie wideoporadnika, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odezwij się do nas.